Jaką krzywą przedstawia poniższe równanie i naszkicuj tę krzywą w układzie współrzędnych. No i tu mamy równanie 4y kwadrat minus 50x równa się 25x kwadrat plus 16y plus 109. Czyli to jest równanie kwadratowe w x i w y, czyli jest to takie równanie stożkowe, prawda? Prawdopodobnie będzie to jedna ze stożkowych, czyli okrąg, elipsa, parabola lub hiperbola. No w szczególnych przypadkach może to być na przykład punkt, albo zbiór pusty, albo para prostych. Natomiast dobrze, no i teraz to jest takie typowe zadanie na rozpoznawanie tej stożkowej z równania, czyli co? Zobaczmy, czyli przenieśmy może wszystko na jedną stronę, dlatego że te standardowe równania stożkowych są podane w ten sposób, że wszystko po jednej stronie równa się stałe wyrażenie. Czyli wszystkie wyrażenia z wyjątkiem stałej przenosimy na lewo. Czyli mamy tak, 4y kwadrat minus 16y będzie, potem jest minus 25x kwadrat minus 50x i to jest równe 109. No i tak, i widzimy, że mamy wyrazy kwadratowe x kwadrat i y kwadrat i one mają przeciwne znaki. Wobec tego to najprawdopodobniej będzie hiperbola. Może teraz przypomnę tutaj na boku równanie hiperboli. Tak? Czyli to jest x minus x0 do kwadratu przez a kwadrat minus y minus y0 do kwadratu przez b kwadrat jest równe 1. To jest jednotypowe, to jest położenie w jednej, a może być też odwrotnie, czyli y minus y0 do kwadratu przez a kwadrat minus, przez b kwadrat. Zawsze to przy y tę półoś, to nie jest tutaj półoś, nazywamy ax minus x0 do kwadratu przez a kwadrat równe 1. To są przypadki hiperbol, prawda? One z grubsza wyglądają tak, że mamy asymptoty, no i te hiperbole to są albo położone tak prawo-lewo, no albo tak, prawda? W zależności od tego, z którym przypadkiem tutaj mamy do czynienia. No i potem zobaczymy na tym przykładzie, jak to rozpoznać. No dobrze, czyli co? Musimy uzupełnić do kwadratu, prawda? Żeby sprowadzić to równanie do tego, no to musimy dopełnić te kwadraty tutaj. Czyli tak, może napiszmy 4 razy y kwadrat minus 4y. I tutaj zostawię miejsce, żeby dopełnić ten kwadrat. Potem będzie minus 25 z dwóch następnych wyrazów wyłączę. I tu wtedy mamy x kwadrat plus 2x, tak? Bo tu jest 50. Aha, miałem zostawić miejsce. Tu zostawiam miejsce i to równa się 109. I teraz tak. No teraz tu, żeby dopełnić do kwadratu, to co to jest? Y kwadrat minus 4y. No to pewnie muszę wziąć, będzie plus 4, prawda? To będzie y. Jak tak zrobię, to tu mi wyjdzie y minus 2 do kwadratu. Czyli co, dodałem tu 4 i jeszcze mam to 4, czyli 16 dodałem do lewej strony, no to muszę je dodać również do prawej, czyli tu będzie 16. Natomiast tutaj co, x kwadrat plus 2x, tak? No to trzeba 1 dodać, to będzie x plus 1 do kwadratu, prawda? No ale tu mam minus 25, czyli odjąłem 25, czyli muszę odjąć 25. No dobrze, koniec końców to co będzie? 4 razy y minus 2 do kwadratu minus 25 razy x plus 1 do kwadratu równa się, co tu jest, 100 chyba, 100. No i żeby sprowadzić to do takiej postaci kanonicznej, którą mamy tutaj, to dzielę przez 100, tak? Czyli mi wyjdzie y minus 2 do kwadratu przez 25 minus x plus 1 do kwadratu przez 4 równe 1. Tak, no to widzimy, że mamy tutaj, prawda, to jest ta postać. Czyli teraz tak, no chcemy, czyli środek już mamy, środek będzie w punkcie 2 minus 1, czyli tak i x minus tu jest, tu będzie środek i teraz, żeby znaleźć asymptoty, no to asymptoty,
to można pamiętać wzór, ale można też nie pamiętać wzoru, tylko tak zobaczmy. No te asymptoty biorą się, prawda, to jest ta funkcja, prawda, tutaj kawałki tej hiperboli są funkcjami y, na przykład funkcją x-a, gałęzie, część tej gałęzi tutaj na przykład, prawda, albo tutaj, no to można wyliczyć y i ta asymptota to jest to, coś, ten wykres się zbliża do tej asymptoty, tak, czyli ja może spróbuję wyliczyć y stąd, czyli mam tak, mnożę przez 25, czyli y minus 2 do kwadratu, to będzie, przenoszę x na prawą stronę, czyli to jest 25 czwartych x plus 1 do kwadratu i plus 25, prawda, bo pomnożyłem przez 25. I teraz to teraz jak chcę y wyliczyć, to mam y minus 2 równa się plus minus pierwiastek z, no, 25 czwartych razy x plus 1 do kwadratu minus plus 25. I ja może zrobię tak, że wyłączę sobie te 5 drugich, to będzie ten, czyli zapiszę troszkę inaczej, plus minus, czyli 25 czwartych wyłączam z pierwiastka, to będzie 5 drugich. I tu mam pierwiastek z x plus 1 do kwadratu plus 4. No bo tu wyłączyłem 1 czwartą, czyli tu muszę 4 pomnożyć. No i teraz to, jak x jest bardzo duży, x, powiedzmy x duży, to w zasadzie to ile to jest? To jeżeli wezmę ten pierwiastek dodatni, to jest plus albo plus minus x plus 1, prawda? Plus minus 5 drugich x plus 1. Czyli widzę, że tutaj y jest część tej hiperboli, jest wykresem funkcji od x, która dla bardzo dużych x-ów no, przypomina funkcję liniową. No i właśnie, to jest ta asymptota, to jest 5 drugich x, to jest asymptota. I wiem, że ta asymptota, czyli mam jej współczynnik kierunkowy, prawda? Ona, te asymptoty przechodzą przez środek, czyli teraz już je mogę wykreślić, czyli asymptot jest plus minus 5 drugich, czyli co? Czyli 1 z tu i 5 drugich, tak? Czyli to jest 2,5, czyli 1 w prawo i 2,5 do góry, czyli tu będzie jeden punkt, może tak na czerwono, czyli 1, a tutaj, czyli tu jest 1, a 5 drugich to jest 2,5, to jest moja jedynka, jest tutaj, czyli 2,5 będzie tutaj. O. Tak? I to będzie moja asymptota. Jedna asymptota. O. Powiedzmy. No i druga asymptota będzie symetrycznie, to będzie tutaj tu 5 drugich, czyli 2,5. To będzie moja druga asymptota. No dobrze, i z którym przypadkiem mamy do czynienia z tym, czy mam do czynienia z przypadkiem tym, że ta hiperbola jest, leży w ten sposób, czy w ten sposób? No i to można odróżnić od tego, że na przykład zapytajmy się, no jeżeli mamy hiperbolę tego rodzaju, tu mamy układ współrzędny, powiedzmy środek tej hiperboli, może niepotrzebnie to rysuję, to tu jest środek, to ten punkt ma x0, y0, to ta hiperbola niebieska się charakteryzuje tym, że ona przyjmuje wartość dla y0, może być, prawda, tutaj. Widzę, że y0 jest, są na tej hiperboli, są punkty o współrzędnych y0, na tej zielonej, a nie ma punktów o współrzędnych x0, prawda? Ona się zaczyna tutaj, gdzieś tu. Teraz na zielonej jest tak, że nie ma, że są punkty o współrzędnej x0, a nie ma punktów o współrzędnej y0. No to zobaczmy tutaj, co tutaj jest. No na przykład, czy x tutaj może być minus 1? Czy x może być minus 1? No i widzę, że x może być minus 1. Tutaj, prawda? Nasze x0 jest minus, czyli patrzymy. Czy x może być minus 1? No może być, bo wtedy to jest 0 i mam y minus 2 do kwadratu przez 25 równe 1. Wobec tego to doskonale się może rozwiązać. Natomiast nie może być y równe 2, dlatego że wtedy otrzymałbym ujemną liczbę, czyli minus x plus 1 do kwadratu przez 4 równe 1, czyli kwadrat x plus 1 byłby ujemny. To jest niemożliwe. Czyli innymi słowy, ta nasza hiperbola
ona nie należy punkt Y, czyli wobec tego mamy, czyli to jest taka hiperbola, ta zielona, prawda? Natomiast w tej postaci to jest hiperbola taka. O, czyli to jest niebieska, jest taka. Tak, Y może być z Y0, natomiast nie może być. No dobrze. Czyli wobec tego nasza hiperbola będzie leżała nad asymptotami. Z drugiej strony można też popatrzeć sobie na to, jeżeli popatrzymy sobie na to wyrażenie, to widzimy, że to jest mniej więcej tyle, ale to jest zawsze troszkę więcej, jeżeli popatrzymy na dodatni pierwiastek, dlatego że to jest pierwiastek z x plus 1 do kwadratu plus 4, czyli to jest prawie tyle, jak x jest duży, ale jednak troszkę więcej, to znaczy, że tutaj leży nad tą gałęzią. Ta hiperbola leży nad asymptotą. Wobec tego mamy do czynienia z tym przypadkiem. No i jeszcze możemy znaleźć wierzchołek. Wierzchołek to jest dla x równego minus 1. Jeżeli x jest minus 1, no to mamy takie y minus 2 do kwadratu przez 25 równe 1. Wobec tego y minus 2 do kwadratu jest 25, wobec tego y minus 2 jest 5 lub y minus 2 jest minus 5, czyli co? Czyli y równe 2, czyli y równe 7 lub y równe minus 5 plus 2, czyli minus 3. To są te współrzędne wierzchołka, czyli tak 7 i minus 3, czyli tu jest 2, 3, 4, 5, 6, 7. I minus 3. No to w tej samej odległości, prawda? Musi być 5 od 2, czyli minus 3, czyli tutaj. No i już nie wnikając, jak to tam dokładnie wygląda, to jakoś tak. Tak ta hiperbola i szkic w układzie współrzędnych wygląda mniej więcej tak.